Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości, czy to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie? Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Kochani, może się zastanawiacie, co my tu robimy w tym deszczu i czemu tu przychodzimy, tracimy swój czas, zaraz pooglądać tę telewizję i mówimy coś o Biblii, o Bogu. Może nie do końca jest to wszystko jasne. W tym fragmencie jest to napisane, że Bogu upodobało się zbawiać ludzi przez głupie zwiastowanie. Wiecie, zazwyczaj jest tak, i na 99% przypadków jest tak, że ktoś kiedyś o Bogu usłyszał i do tego Boga zaczął szukać drogi i do tego Boga przyszedł. Jeżeli nie będzie zwiastowana Ewangelia, nie będziesz miał szans przyjść do Jezusa Chrystusa, nie będziesz miał szans zobaczyć, jakie jest miejsce Twoje w świecie i w jakim jesteś położeniu wobec Boga. Dla jednych może to zwiastowanie wydawać się gorszące, bo przychodzimy, tu mówimy o religii, mówimy, że religia nie jest fajna, wszyscy mówią, że religia jest fajna. Mówimy o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Może to być dla Ciebie zgorszeniem, ale może być dla Ciebie głupstwem i uważasz, przechodzisz koło tego obojętnie, wydaje Ci się, że nie ma to większego znaczenia. Ale słuchajcie, Bóg powołuje ludzi do zbawienia i być może jesteś jedną z tych osób powołanych, które Bóg chce zbawić i chce, aby się żył z Nim wiecznie w Jego Królestwie. Dlatego posłuchaj tego zwiastowania, bo może być to słowo dla Ciebie. Może być to ostatni ratunek dla Ciebie. Opowiem Wam taką historię. Jest to naprawdę autentyczna historia, kiedyś się coś takiego zdarzyło. Jeden człowiek przyszedł na taką grupę domową, słuchał o Jezusie Chrystusie, słuchał o Słowie Bożym, ale ktoś mówią, słuchaj, jasno jest napisane, że kto mnie ustami wyzna i w sercu wierzy, ten będzie zbawiony. Ale ten człowiek mówił, słuchajcie, ja dzisiaj nie mam czasu, ja lecę do domu, bo tam coś na mnie czeka, w ogóle tam się z kimś mówiłem. Pojechał. I słuchajcie, nie dotarł do domu, zginął w wypadku samochodowym. Ja wierzę, że Bóg jest łaskawy, ale nie wiemy, co się z tym człowiekiem stało, bo tylko Bóg wie. Słuchaj, może to mi się wydaje, że masz milion różnych rzeczy do zrobienia dzisiaj, że masz plany na przyszłość. Ale to wcale tak nie musi być. Może to być dla Ciebie ostatnia szansa, by usłyszeć. Dlatego posłuchaj nas. Posłuchaj, bo nie robimy tego, nie chcemy Cię do niczego przymusić, nie chcemy Ci wykręcić ręki, abyś był tacy jak my. My po prostu wiemy o tym, że jedyną drogą i właściwą drogą, słuszną drogą jest to, aby żyć w pokoju z Bogiem, aby przyjąć zbawienie od Jezusa Chrystusa. Tutaj za mną jest taki wpisany, taki napis JN 3:16. Jest taki jeden z najbardziej popularnych wersetów z Biblii, ale nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawiałeś. Jest tam napisane, że Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego Syna jedynego. Bóg tak umiłował świat, że oddał, ja przeczytam dokładnie, bo... A każdy, kto z niego... Tak, przepraszam, ale... Nie chcę tutaj Wam powiedzieć cokolwiek, co nie jest prawdą, dlatego przeczytam, bo jestem też tylko człowiekiem i
Mimo że parę razy Biblię czytałem, też zapominam. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ten wszechmocny Bóg, który miał jednorodzonego Syna, wydał Go za nas, grzeszników, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. Przemyślcie ten werset. Słuchajcie, od Adama ludzie upadają, upadają i upadają. Czy temu Bogu nie powinien się już to znudzić? Czy ten Bóg nie powinien sobie już odpuścić? Przecież, słuchajcie, ma całą galaktykę, żeby się tym zająć. Ale On się zajmuje każdym z nas. Wiecie, mówiłem tu w poniedziałek swoje świadectwo. I powiem Wam w skrócie, nie będę tego powtarzał, ale powiem w skrócie jedną rzecz, że kiedy upadłem w wielkie tarapaty, kiedy myślałem, że nie ma dla mnie nadziei, w moich myślach była jedna rzecz, że Bóg jest tak zajęty wszechświatem, że nie ma czasu dla tam pojedynczego człowieka. Tak sobie myślałem, co to znaczą problemy wszechświata, rozpadające się galaktyki, jakieś wybuchy supernowy w porównaniu z moimi osobistymi kłopotami. Bóg wyraźnie udowodnił, że jest to dla Niego bardzo ważne. Osobiście do mnie przyszedł i przygarnął mnie. Pokazał mi, że On mnie kocha tak, jak gdyby był jedyny na świecie. Niezależnie od tego, w jakim jesteś teraz miejscu. Z czym się teraz borykasz? A może jak ci jest teraz dobrze? Dla Boga ważny jesteś tak, jakbyś był jedyny na świecie. I On od ciebie nie odwraca głowy. On nie chce zamykać oczu na twoje istnienie, ale chce być blisko ciebie. Jeszcze przychodzi mi tak jeden fragment. Dzisiaj tak rano czytałem taką historię o Józefie. O Józefie, który został sprzedany przez swoich braci. Był to człowiek bardzo uzdolniony, kochany przez swojego biologicznego ojca. Bracia mu zazdrościli, że mu się tak powodzi. I zazdrości. Na początku chcieli go zabić, ale później nie zabili go, ale sprzedali go Egipcjanom. Ten został jako niewolnik sprzedany w Egipcie. Służył u swojego pana. U tego pana mu się całkiem nieźle powodziło, już, że tak powiem, prawie że się ustawił, ale żona tego właściciela, Potyfara, żona Potyfara się bardzo interesowała tym Józefem. Interesowała się tak do tego stopnia, że chciała, aby spędzał z nią czas w łóżku. Ponieważ był to człowiek bogobojny, on nawet przez myśl mu nie przyszło, że może coś takiego robić, że on może zgrzeszyć wobec swojego Pana i wobec swojego Boga, odmówił. Ta kobieta, ta żona Potyfara, zaczęła krzyczeć, wpadła w jakąś histerię, wszyscy się zbiegli, powiedziała, że on chciał ją wykorzystać i Potyfar wysłał go do więzienia. W tym więzieniu Józef spędził 20 lat. Wyobraźcie sobie, 20 lat za niewinność tak zwaną. 20 lat spędził w tym więzieniu. A wiecie, co Biblia mówi o tym? Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek uczynił. Słuchajcie, Biblia nie obiecuje, że Słowo Boże nie obiecuje, że wszystko nam się na tym świecie ułoży. Ale obiecuje jedno, że jeżeli Bóg będzie Tobie wierny, jeżeli Ty będziesz wierny Bogu. Słuchajcie, widzę po swoim życiu, przypomina się jedna historia z mojego życia, że w pewnym momencie już poznałem Boga, już znałem Boga ze 3 lata. Kończyłem właśnie takie seminarium, znaczy może seminarium duchowe, może to nazwane, taką szkołę biblijną kończyłem. Szkołę taką dla liderów. Wszystko układało mi się naprawdę świetnie. Już zacząłem spłacać moje długi, już mówię, wyjdę na prostą. A w pewnym momencie
zostały mi zasądzone bardzo wysokie koszta, które musiałem spłacać. I były to koszta powyżej moich zarobków. Uważałem, że to było całkowicie niesprawiedliwe. Ja myślałem, że po prostu nie będę w stanie tego wszystkiego dźwignąć. Ja po prostu, jak ja w momencie, kiedy ja otrzymałem tą decyzję, mówię wam, naprawdę 5 dni spędziłem w łóżku. Dostałem takiego bólu głowy, że nie byłem w stanie pójść do pracy, co mi się nigdy nie zdarzyło. Jest napisane w Biblii, tak się to się sprawdziło, bo Bóg był ze mną. Mimo, że byłem w takich trudnościach, wyszedłem na prostą. Słuchajcie, stały się rzeczy cudowne, po prostu gdzieś dostałem jakieś, nikomu nie mówiłem o jego, bo tak, bo się nawet wstydziłem o tym powiedzieć. Od kogoś dostałem jedzenie. Ktoś dał mi na podręczniki dla dzieci. Ktoś mi pożyczył samochód. Słuchajcie, żeby spłacić te długi, musiałem sprzedać swój samochód. Ale mój znajomy pożyczył mi samochód. Jeździłem taką Skodą zardzewiałą. Ona była tak zardzewiała, że naprawdę to był cud, że ona jeździła. I chwała Bogu, bo przez rok czasu tą Skodą jeździłem. I Bóg mi dopomógł, dał mi nową pracę. Dał mi dodatkowy źródło dochodu. Że w tej chwili mogę powiedzieć, że jest stabilnie i mogę funkcjonować. I słuchajcie, to nie są żadne bajki. To jest realność. Bóg jest realny. Jest wydany wyrok na szatana, bo przez śmierć Jezusa jest napisane, że szatan został pokonany. Ale on jeszcze nie jest tu unicestwiony i jeszcze działa na tym świecie. Ale jeżeli ty żyjesz z Bogiem, Bóg będzie tobie wierny i będzie cię zawsze wspomagał. Niezależnie czy ci się potknie noga, niezależnie czy ktoś się skrzywdzi, niezależnie czy ktoś na ciebie uknie jakąś pułapkę. Nie dotknie cię nic złego, bo Bóg będzie z tobą. Za chwilę zaśpiewamy Psalm 23, który właśnie mówi, że mimo tego, że idę przez ciemną doliną, Bóg mnie, nie lękam się, bo Bóg jest ze mną. Dziękuję bardzo.